1981 roku o godzinie 15 odjechaliśmy z Dworca Wschodniego do Gdyni pociągiem, ponieważ mieliśmy 13 odpłynąć w tygodniowy rejs Batorym po Bałtyku. No, jak siadaliśmy na Dworcu Wschodnim, to już przez platformę, ponieważ pociąg był pełen pasażerów. Okazało się, że ci ludzie jechali nie tak jak my na wycieczkę, tylko przysięgi były przyspieszone i pociąg się gdzieś tam koło Malborka uluźnił, tak? Był już pusty. Ludzie wysiadali na poszczególnych stacjach. Natomiast my wysiedliśmy z pociągu na skwerze Kościuszki, mąż mówi, zobacz co się dzieje, bo wojskowi z karabinami poszliśmy do kapitanatu, a tam nam powiedzieli, to Państwo nie wiecie, jest stan wojenny. Pojechaliśmy do portu północnego do godziny 13. Nie było wiadomości wiążącej, czy odpłynie, czy nie odpłynie. I w końcu, no niestety, wszyscy z powrotem musieliśmy wrócić do miejsca stałych pobytów. Bankrutem. Proszę się zapuścić. Trzech porządkowych do mnie. Przesuwamy się. Cześć! Nie chcemy komuny, nie chcemy już, nie chcemy ni sierpa, ni młota. Zakaże i zagrożono za dziwno i Bóg zapłaci ten wola złota. Proszę. Zakaże i zagrożono za Wilno i Rów zapłaci czerwona złota.